tekstu urok, trudną słówką, maturą, pierwiastek ze zwierzęcą naturą, strukuje w oczy akupunkturą, dachowe kotki z tych, co pokazują pazur, co robi. Już? Yo, to jest Follow the Rabbit TV, odcinek Szabadasty, sezon 6. Jesteśmy znowu w Poznaniu, wypadliśmy z kolejnego wypadnięcia. Wygląda to tak, że jedziemy teraz do fryzjera. Wygląda to tak teraz, że jedziemy do fryzjera. A potem na plan klipu do utworu Nie ma takiej dupy jak ty z moim gościnnym udziałem u Mateo. Robimy bang. Proszę. Jest w jednej linii, jakby, nie? Zwarta, no. Minimalnie tylko nożyczkami spraconować, tak? Jest stary, nowe życie. Obrodę trzeba dać. But trzeba umyć. Chociaż kurwa sznurowadeł nie mam. Bo mi kurwa psy na dołku wywlekły. Ale chuj. No to na teledysk Ready Steady Go, baby. Chłopaki, akurat obok zdjęcia tortów dzisiaj. Mateusz, potrzebny, tak? No jest. To tak, bo ubierzemy się, jak jestem z nim, to chcę z nim jakoś wyglądać, wiesz co chodzi. Zaśpiał się, zaśpiał się, zaśpiał się, zaśpiał się. Jedno ujęcie. Zaśpiał się, zaśpiał się, zaśpiał się, zaśpiał się. Zaśpiał się, zaśpiał się, zaśpiał się, zaśpiał się. Ej, skąd on bierze te kapelusze? Z Londynu. Kupuję je w Londynie. Okej? Tak, widać. Jesteśmy? To lecimy. Rapu dziwko. Zaśpiał się, zaśpiał się. Zaśpiał się, zaśpiał się. Zaśpiał się, zaśpiał się. Zaśpiał się. Zaśpiał się, zaśpiał się. Zaśpiał się, zaśpiał się. Zaśpiał się, zaśpiał się. Zaśpiał się. Ej, tylko mega chciałem. Z czego? Z czapki. Nie. Nie. Chujowo, że tam mam pewne. Mateo, jeszcze tylko jedna rzecz, skoro już jesteś. No tutaj jest. Mam M-ki 3. Tym sobie M-ki 3. M-ki. No Esek już się nie brałem z zwykłego miłosierdzia ludzkiego starego. Bez sensu. Ja wiem, że nie chodzi już w X, ale nie będzie Esek. Dobra, okej. To jest bluza. A, to bluza. A to jest no, taki no, okej. To jest Blackboard. A to jest też bluza, tam co to leży tam? To jest bluza, a to jest koszulka. Ja tylko takie M-ki. A to jest koszulka? Ja ci myślę, co chcesz do chaty. Ci? Ci? Ci, kurwa. Bo ja to jest pierwsza klasa, ma to. Zielone do spodnie, kurwa. Czarno, białe. Kato, nie, nie. Słuchajcie, dzisiaj zmieniamy czapkę 300 razy. Skóry. Weź na górala teraz. To musisz to, a ty daj. Jak to nie zaczniesz, to nam się nie skleisz i nie będziesz dalej być bezsensu. Nie, poczekaj. Okej, super. O. Ale tak poza tym było bardzo fajnie. Tu śmiechu, wszystko jest dobrze. Świetne, nie? Co ma dupę jak ty? Co może być nie taka dupa jak ty? Ale przez to chodzi. Ja właśnie.
takiej dupy, co ma dupę jak ty. To może myślę taka dupa jak ty. To by chciała robić taka dupa jak ty. Taka dupa jak ty. Jak ty. So your wife is Zimbabwe? Yeah, she's Zimbabwe. No, she's matter of fact, she's half Zimbabwe. Okay. My father is in law. He's from Zimbabwe. I can hear your accent even. It's like my accent? Yes, it sounds like Zimbabwe. My accent sounds like Zimbabwean. Yes. That's what I'm doing. Really, if I speak with somebody, I'm taking his accent for me, you know? That's so really cool. Triple grandmother. In Zimbabwe, in the village. That's Piaoshin. Nie, bo jak się widzimy, to jesteśmy nakurwieni. Ale my zawsze coś robimy, nic nie zrobiłeś. Ostatnio. Zrobiłem w chuj, ale to się dobrze. Ale wódki. Nie, właśnie nie piję. Nie? No nie, ostatnio. Co zrobiłeś? No nie, no skład idealny. Nigga, that's what's up, baby, come on. Swag. Throw your hands in the air, y'all. Wygląda świetnie. Dobra, zrób to zdjęcie. Zdjęcie. Spadlin, bablin, baby, cały czas. Stary, świetnie, wspaniale. Patrz, mam nowy szpadyzor, podwójny. Double szpadyzor. It's a double szpadyzor. Słuchajcie, jesteśmy teraz na planie. I co się stanie? A w którym, kurwa, stanie utwór traktuje, prawda, o... Przed chwilą to tłumaczyłem tutaj pani, która nie mówi po polsku, więc musiałem jej najpierw wytłumaczyć, że utwór mówi o tym refrenie, że słowo dupa i dziewczyna po polsku brzmią tak samo. Kurwa, nie? To jest po pierwsze. To jest pierwszy bęk i moim zdaniem to jest w ogóle ostatni bęk tego utworu, bo w zasadzie on więcej nie chodzi. Ja staram się coś powiedzieć, ale chodzi tylko o to, że na końcu się powie słowo dupa i ten utwór jest, ma tylko jedną szansę powodzenia. Ma szansę powodzenia tylko jako napis na murze, dupa. No bo kurwa, nie wiem, co ty sobie myślisz, jak widzisz dupa? No dupa. Ja pierwszy jak myślę, że jak widzę dupa, to myślę dupa. No ja też. Okej. Okay. Ktoś może myśleć, że nic, ale... Nie, no wiesz. No i dupa. No i dupa. No czy, i to jest jakby pierwsza sprawa, nie? Pierwsze tłumaczenie. Drugie tłumaczenie jest takie, że zrobiliśmy ten utwór gdzieś, byliśmy zmęczeni po prostu i chcieliśmy pogadać, kurwa, dupie Maryki. I tyle. Ale to jest świetne. Więc nie ma takiej dupy, co myślę, może... że tak, jak ty, też... Co może... Ale z drugiej strony, to nie jest seksizm, bo zwracamy się do podmiotu lirycznego. Co może myśleć? Powstał utwór... Ale to wyklucza seksizm. Jak powstał? No. Nie wiem, jakiś koleś ćpał kokainę. No. Albo ruchał dupę, co miał najmniej. Taka sama energia. Nie wiem. Natomiast druga część, drugi człon jakby refrenu jest o tym, że co może myśleć taka dupa jak ty. Czyli tutaj jakby... To się zaczyna romans. Dupa i człon. Co by chciała robić? To jest dalej, co by chciała robić taka dupa jak ty. Znaczy już w ogóle jesteśmy w pełni zaangażowani w związek. Jesteśmy już dosyć po ślubie. Chciałem to podsumować. Refren składa się z dupy i dwóch członów. A jak ktoś jest głupi, to upłaszcza. Jak ktoś jest mądry, to zrozumie. Okej. Okay. Ja bym tutaj to przełożył na paralele w zasadzie ludzkiego życia, w sensie związków między ludźmi. Nie ma takiej dupy, co ma dupę jak czyli pierwsze. Widzisz zauroczenie, to jest co. Ale chciałbyś jak jest dalej? Że co by chciała co robić by... taka jest. Dupa? Nie ma takiej dupy, co ma dupę jak co może myśleć? Co może myśleć taka dupa jak ty? I wtedy już się zastanawiasz, co możesz zrobić. Po pierwsze, żeby jej zaimponować, żeby zwrócić jej uwagę, żeby po prostu wejść w interakcję. Ale nie ordynarnie. Złapać ją za łapę, cokolwiek. Mówić do niej. Mówić do niej, być z nią, kurwa, zmniejszać dystans, nie? Potem jest, co by chciała robić taka dupa jak ty. No i tu już jesteśmy po w zasadzie, nie? Po pierwsze, jesteśmy po ruchaniu, prawdopodobnie, bo to jest, kurwa, siódma randka w tej chwili. I co by chciała robić, no bo przez pierwsze 7 randek wiesz, co robić, kurwa. A po siódmej randce, no nie wiem. No, kurwa, głęboko. Więc wtedy pytasz, kurwa, co byś ty, kurwa, chciała robić, kurwa, ze mną? Ci one doły i wtedy się zaczyna stary poważny związek. Chciałem coś powiedzieć o twym intelekcie i coś o nas w egzotycznym dialekcie. O miłości w każdym pięknym aspekcie. A wyszło mi o dupę w efekcie. Co by chciała robić taka dupa jak ty? A koniec jest podsumowanie. Koniec już po prostu już wiesz co by chciała robić. I ty wiesz co chcesz robić i wszystko się zgadza. I to jest, prawda, sztyzycja szczęścia i to brzmi tak. Taka dupa jak ty. Jak ty. Jak ty.
Ale ja to rozumiem inaczej. Ja myślałem, że to jest przed ruchaniem w ogóle i chciałbyś po prostu, żeby do tego doszło i mówisz o tym, że dupa... Że ściemniam ją. Że ściemniasz, ale nie możesz, bo ostatnie co możesz powiedzieć to dupa. Czyli że ściemniam. Czyli tak. Pytam ją, co myśli, co chce robić, ale w sumie gówno mnie to obchodzi, co muszę zrobić, tak? Można tak to rozumieć. Właśnie na tym polega geniusz, kurwa, moich rybów, że utwory są wieloznaczne. Wiesz, o co chodzi? Może to być nawet o zmarłej dupie. O nie, nie no może tak, być. Pominasz, co by chciała robić, gdyby żyła, taka dupa. Że kurwa leży se dupa, zmarła i ty to nieco taka tak, robi. Tak, jesteś dupa, na pogrzebie w kostnicy. I do niej, Że to śmierdzi dziewczyna stanie. A ona nic. Z kostuchą kto tańczył, kurwa? Dziewica. Okej, na tym może zakończymy tą część naszego wywiadu. Uwaga. No. Make a home. Cześć, jesteś follow Rabbit TV. Cześć. Nie znam follow Rabbit TV, ale góral kazał mi powiedzieć, że to najlepsza telewizja w internecie. No dobra, niech będzie. This is a follow Rabbit TV. We talking bullshit all the time. Ah, follow the rabbit TV is the best ever, ever, ever in the world. Yes. Pretty much. Okay. Pretty bye bye. What's up, baby? You know, I got a cool rose. Like, you know, I'm from south side, but I'm from the. Funny, I'm from the south side. I'm from the west side, baby. West side, cały czas. Zrób takie zdjęcie teraz. Wróci i się pije, patrz to. I w dziesiąteczkę. Dobra, albo radę sobie jakoś. No to tak. Albo okulary w jakieś ciemne. Dobra próba. No łubić kurwa. Nie udawało kiedyś. Ale ja też bym mówił. Ja to daj, nie wiem jak długo, bo to już tam. Ale nie. Hej. No to rynie. Ale ta trafiła, widzisz? To była ta ostatnia z tego dziwnego. Z dziwnej serii, hej. Bo nabyłem wiedzę, ucząc się ode przychodem, mnie, jak ma być. Oj, no śliczny jesteś, tak. To czas weryfikuje, nie razy zwierzak. Kulo w mordy. Ale to jest nawet nie myślałem, nie? Szpadę ten bubble cały czas, zobacz. O. Na czym polega ujęcie? To wiecie co, zróbmy tak, że na refrenach tańczcie po prostu choreografię z refrenów, a tam gdzie nie ma refrenów, zróbcie, wybierzcie którą, tylko tą kobiecą bardziej na przykład i róbcie ją cały czas, dobra? Hej, ja, tutaj jest E. Pisz swoje... 4, 3, 2, 1. Co może być taka dupa jak ty? Chciała robić taka dupa jak ty? Taka dupa jak ty? Jak ty? Taka dupa jak ty? Taka dupa jak ty? Bye, mówi DJ Dziadzier, ośrodzonych płyt selektor, to jest Follow the Rabbit TV, odcinek szabadasty, sezon 6. Follow the Rabbit TV, najlepsza telewizja w internecie. Bang! Ja mógł prosić wszystkie pół kroku w tą stronę. Zrobiliśmy konkurs na remiksy. Tak, wszyscy się pytają, gdzie jest rozwiązanie konkursu? No tak, to przyszło 267 remiksów, wiesz co chodzi. Wiesz, z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy brali udział, nie mogę tego po prostu, wiesz, przesłuchać jednym uchem i tak dalej. Akcja miała zająć tydzień, zazwyczaj jak robiliśmy akcję na remiksy, to przychodziło remiksów 15, z czego to słuchalne były 4 i nie było żadnego problemu, po prostu brało się 4 słuchalne remiksy, nie? Teraz przyszło 267 remiksów, poziom jest bardzo wysoki, nie wiem dlaczego tak jest, co się stało w ogóle, ale okazuje się, że jest bardzo dużo utalentowanych producentów w Polsce, znanych i nieznanych. Mam takie wrażenie, że trzymam w ręku nieoszlifowany w ogóle diament, klucz do muzyki, do klucz do bardzo dobrych producentów i ze spokojem powolutku musimy to sobie rozkminić, przesłuchać, wybrać. To jest bardzo trudne. No sen z powieki to spędza. No, wyszła mandala, wyjdą te remiksy mandali. Pewnie się skończy gdzieś w styczniu dopiero cały ten konkurs. Na to wygląda. Będziemy to też sukcesywnie gdzieś tam ogłaszać, publikować na YouTubie, zbierać do kupy.
i chciałbym wydać to po prostu w formie fizycznej, jako maxi single Mandala. Taki mam plan.